Szanowni widzowie, robię to, byście wy nie musieli. Kingdom of the Dead do Diligo Games. Zobaczmy, jesteśmy niestety średnio przygotowani w tym momencie. Królestwo zmarłych demo. Zacznijmy od najważniejszego pytania. 1 GB, 1630 MB. Tak sobie. Zobaczymy, czy to jest tego warte. Nie mogę się doczekać. Nie mam żadnej wiedzy, czym jest ta gra. Jedziemy. Na jakiej podstawie została zrobiona lista dem? Przeglądaliśmy te dema, klikaliśmy i wybraliśmy. Tak? Jezu, to jest chyba gra artystyczna, nie? Intro fajne, podoba mi się. Żyjecie? Królestwo martwych. Czy tak możemy się tłumaczyć? Czy jest wśród nas tłumacz? Okej. Większość ludzi nie wie o wojnie. Oho. Czy to jest gra o Ukrainie? Momencik. Biuro zniknęło. Miało różne imiona. Ty, zaczyna się spoko w sumie. Nie ma dużego czytania, bo przewinęli szybko napisy. Dostaliśmy gazetę. Ty, fajna narracja. Narracja, że rozumiem, tak? A nie, że ściana tekstu. To jest ważne. Tutaj zbieramy dodatkowe punkty. Bardzo fajnie. Dziękuję ci, agencie. Pa. Super. Tylko tak, było zaburzenie, bo wykorzystujemy bardzo ograniczoną paletę kolorów, tak? A nie, na czerwono były napisy. To prawdziwe. Słyszę deszcz. Rdza jest prawdziwa. Wartością jest trudne słowa. Jedna rzecz, która trzyma mnie od rzucenia... Czy to jest turniej na szybkie czytanie? To jest dobre, super. To właśnie, bo tak za dużo jest czasu na czytanie. Teraz właśnie trzeba się skupić. Okej. Okay. Agenci, jesteśmy zalani reportami nocnych, tak? Nocturne, ale to nocne. Paranormalnych zaburzeń emanujących z opuszczonych... Rozumiem, że z posiadłości opuszczonej Rugleda Morse na skraju miasta. Morse był znany z historii ze swoimi jakimiś zabawami z okultyzmem, zanim zniknął. Że to jest tutaj wysoki potencjał, w tej lokacji jest są wrota. Znajdź i zniszcz. Uważaj. Okej. Okay. Zniszcz wrota. Speciali agente. Ha, to poziom trudności. Dobra, okej. Okay. Wstępnie spoko. Loadingi ukryte. A nie było jeszcze opcji żadnych, moment. Ty, jak w tym, jak... 60 klatek, co? 30 klatek. Jezu, aliasing mi wyłupie oczy. Nie wiem, czy to jest u was, jest jakieś jaja są, ale... Ja widzę aliasing. I miecz do mnie gada z okiem, to Soul Calibur. Jestem sceptyczny, będąc prowadzony przez miecz. Są śmieszne dialogi prawdopodobnie. No, przewinąłem to. No i mamy 30 klatek. Więc niestety, mam tutaj ważny punkt w tym programie. To jest, jak ty się nazywasz? Kingdom of the Dead. Szanowanie Polaków, żeńska baba, czy twórcy mieli informatykę w podbazie? To od razu trzeba zaznaczyć, że niestety w przypadku... Kingdom of the Dead, tak sobie. Okej, okay, 30 klatek. A to nie jest wcale zły komputer. A dobre komputery są teraz drogie i nie warto kupować, dodajmy. Oje, zobaczmy, może jest ustawiony jakiś, nie wiem. Na wsadzie się chodzi. Myszkę można odwrócić. Synchronizacji będą damy. Antyaliasing jest włączony. Okej. Okay. To będzie dobre. To nic, trudno. Ha, Jezu, nie, odwróciło? Sterowanie myszkę w ogóle, nie odwróciło pionową. Nie, dobra, już mnie irytują. W sensie odwrócili myszkę, ale z lewej, prawej. O nie, dobra. A może jak się wyłączy antyaliasing, to będzie dobrze, moment. Czyli muszę grać na inwercie.
Kurde. R się zamiast przeładowywać się strzela szybko. Prawym się celuje, jak w Call of Duty. No. Amunicja. Niestety, technikalia są straszne. Klatki skaczą między 100, 44 a 30. Brak odwrócenia myszy. Odwrócenie jest w ogóle bezsensowne. Dynamit. To jest mieczyk. Klimat spoko, ale to zrobił kurde ktoś, kto nie zna się na niczym. Czy ja się mniej znam, natomiast to jest... Jezu, nie, no 30 FPS-ów. Artystycznie spoko, ale... Ale 30 FPS-ów to jest dramat, 40. Jest w ogóle momentum zachowany przez ten jak się robi bunny hopping. Nie wiem, czy to jest celowe. Nie wiem, czy tam jest takie w ogóle zwolnione tempo wszystkiego. No, taka gra na zaliczenie, nie? Że da pan więcej tego filtra. Że przełącz w opcjach style. Ale jakie style? Co ty mówisz? To styl kolorowy, tak? Standard, software, sepia. Standard był, teraz standard. Tam nie ma zbyt dużo, tak? Żeby to zmienić. Wtedy potrzeba lepszej karty graficznej. Nie wiem, no pociśniemy w to trochę. No ten styl jest słodki. Daj softer, Jezu. To faktycznie lepiej chodzi chyba. No. Fajna gra, jak się nie ma Kovaxa, jak będzie tańsza niż Kovax, czyli Aim Trainer, służący do celowania w CS-ie, żeby zabijać ludzików, no to spoko. Przypomina te gry studia, jak to się nazywało, na Nintendo Wii. Może była taka gra, co też była niekolorowa i tylko krew była czerwona. To jest chyba inspiracją trochę, ale mi wyleciał tytuł. Boże, to był jakiś... Macie Nintendo Wii na stu, wiem, że tam hipsterzy jesteście. Pamiętacie, jak to się nazywało? Mad World, dziękuję Hubertos, dziękuję. Kiedyś Strasek będzie zutylizuje te pieniądze, które dostaje z czatu i zrobi w końcu te odznaczenia. To bym dał właśnie Huberto, wierny posiadacz Nintendo Wii. Podoba mi się, tak jeden head wszystko załatwia, że krew jest ładna. Ale tak, no... Te papieże są śmieszne, muszę przyznać, z którymi walczymy. Ładnie jak ta krew ich obryzguje, to mi się podoba. Co jest? To będzie Wiadisko 2.0. I ten movement mnie ciekawi, bo jest jakieś przylądowanie. To jest słynna strzelba. Nie wiem, czy my jej potrzebujemy, bo nie czuję tutaj... Jezu, nie, ta strzelba jest... Tutaj ten model strzelania jest mocno taki sobie. Ta strzelba jest niepotrzebna, z racji tego, że jak heady siadają, to jest to gra dla konsolarzy. Tak, na konsoli może jest trudno. Ja potrafię trafić tego heada tutaj, pomimo że gram na myszce odwróconej, niezgodnej z moim... z moją religią.
Ile już gramy w to? 10 minut. No słodkie, tak? Bo to rozumiem, jakieś dziecko zrobiło. Tak? Więc tutaj nie można absolutnie krytykować takich osób, które są kreatywne i coś im w życiu wychodzi. Tak, to jest fajne, no ale czy chmielarz by to kupił na przykład? I powiedział, masz, zrób z nami Witchfire'a. Nie wiem. Trafił mi w bark. I to jest, to chyba, że to ma elementy rogalika, to znaczy, że jak umrzemy, to umrzemy na raz, bo widzimy, że są tylko 3 życia. Movement jest dosyć ważny. Tak, jest wszystko, że jest ten 40 FPS-ów, no ale jak ktoś się wychował na GTX 390, to ciężko, żeby rozumiał, tak, że ludzie mogą mieć jakieś gorsze sprzęty w ogóle. Może Kiciński by kupił. Kiciński, no to... Mam jeszcze tam jakieś dynamity takie, ale... Ta strzelba jest ciekawa i straszna. W sensie, że nie ma ograniczeń zasięgu. Ten ogień mi się podoba tutaj. Ale to jak chodzi, to jest dramat. Niebo jest ładne. Niebo jest super. Bo widzę, że nie ma jakichś sposobu na odzyskanie zdrowia. Tak, to oznacza, że raczej jesteśmy w jakimś trybie rogaliko-rojków. Zjadło. No coś w tym jest, nie? Jesteś martwy. Ładny ekran w ogóle, jakbyś nadlatuje jakiś ptaszek, coś takiego. I chyba był checkpoint, tak? Tak, to jest tutaj. No... Ty spoklikałem i ten... Dirigo Games, którzy zrobili Dread X Collection za 35 zł z Spoopy Games. Antologia horroru. Cóż. Ciekawe cięcie.